Okej, okay, nagrywam. Okay. Chciałbym, żebyście pytania jakby wybiegające trochę od tematu, żebyście zadawali później. Może mój wykład odpowie na nie w trakcie, tak więc nie będziecie musieli zadać tych pytań. Jeśli czegoś nie rozumiecie, to wtedy tak, to wtedy jakby zapytacie. Ale jak coś może poczekać, to proszę, żeby to poczekało. Ten wykład będzie z jakąś godziny, tak więc ja mam go przygotowany, uczę go od początku moich nauk i jakby wypracowałem esencję tego, tak więc bez jakiejś interrupcji będę mógł wam przekazać esencję, a później będę otwarty na jakiekolwiek pytania. To jest wiele, ten temat ma wiele niuansów, tak więc wiele pytań może się pojawić. To jest jakby, żeby się wgłębić w to totalnie, to jest dużo więcej rzeczy. Trzeba ogarnąć, to jest jakby wprowadzające, nie? Okej. Tak więc, nie wiem, zapytam się was, nie? Use it, don't lose it. Czy jest może jakieś lepsze tłumaczenie tego, niż skorzystaj, nie strać? Użyj to, zatrać to. Użyj to, nie zatrać tego. Nie, użyj tego. Jak to powiedziałem? Już nie pamiętam. Wykorzystaj, nie wyrzucaj. Wykorzystaj, nie wyrzucaj. Wykorzystaj, nie wyrzucaj. Brzmi dobrze. Recycle. Ja to robię jak zero waste. Wykorzystaj, ekologia seksualna, tak? Okej. Pomyślcie sobie, może też stworzymy polską nazwę, która będzie use it, don't lose it. Brzmi fajnie. Okej. Okay. Tak więc wprowadzę was do tej metody. Tu mamy energię, która często jest odbierana jako ekstaza w naszym uprawianiu miłości. I tu jest czas. Tutaj mamy typowy seks. Tutaj mamy typowy seks, który jest doświadczany bardziej przez kobietę. A tutaj mamy to jeden ze sposobów tantrycznego uprawiania miłości, do którego was będę wprowadzał poprzez przedstawienie wam metody use it, don't lose it. Wykorzystaj, nie wyrzucaj. Okej, okay. Tak więc w typowym seksie, szczególnie mężczyzna, typowy mężczyzna, nie wszyscy tacy są, ale taki ogólny mężczyzna, dla nich jakakolwiek gra wstępna nie musi istnieć. Jednak w jakichś książkach seksualnych przeczytał, że kobieta potrzebuje tej gry wstępnej, więc on to robi, ale mniej więcej ogólnie to się ogranicza do mniej niż 10 minut. Potem następuje penetracja, która mniej więcej ogólnie średnio trwa mniej więcej 7 minut. Potem następuje orgazm wytryskowy. Mężczyzna otrzymuje wytrysk i co się później wydarza? Idzie spać. Idzie spać. Mówi, kochanie, kocham cię, ale teraz muszę spać. I zanim ona cokolwiek powie, to on już
Prawie. Wytraca tyle energii, że właśnie idzie po prostu spać. To jest częsty scenariusz. Częsty scenariusz. Chciałbym zaznaczyć, że ta metoda użyj, wykorzystaj, nie wyrzucaj tyczy się także kobiety. Bardzo często nawet jest nazwa mistrzostwo niewytryskiwania, non-ejaculatory mastery, jakby referuje do mężczyzn tylko, ale ta metoda referuje także do kobiet. Kobieta także traci energię podczas orgazmu łechtaczkowego, najbardziej popularnego orgazmu, który kobieta doświadcza. Tantra nie jest, nie chodzi o to, żeby wytracać tą energię. Kobieta nie wytraca tej energii aż tak dużo jak mężczyzna, ale wciąż wytraca i no, to nie jest tą intencją. Więc w tym wykładzie dam wam parę złotych rad. Jedną z tych złotych rad jest ta cała metoda. Wykorzystaj, nie wyrzucaj. Te złote rady to są rady, które wierzę, że w ogromny sposób mogą pomóc wam indywidualnie w waszym związku, ale także jeśli ludzie by byli edukowani, jeśli ludzie by byli edukowani w tych tematach, jeśli by wiedzieli o tych złotych radach, to w często bardzo prosty sposób mogliby zmienić świat na lepsze. I jedną z tych złotych rad jest to, że w tantrycznym uprawianiu miłości dajemy kobiecie zadecydować, kiedy powinna się zacząć penetracja. Ma to dużo korzyści. Jedną z największych korzyści jest to, że jej joni, tak jak nazywamy waginę w tantrze, jej joni i kobieta będzie gotowa na to. Czyli jej joni będzie otwarta, będzie produkowała soki, które sprzyjają penetracji. Po prostu będzie odczuwała to jako przyjemność. Większość z powodów, dlaczego kobieta się zamyka na seksualność, dlaczego kobieta przychodzi i potrzebuje masażu joni, żeby wyleczyć jej seksualność, żeby otworzyć ją na seksualność. Głównym powodem, dlaczego ona potrzebuje tego uleczenia, jest nasza często nieświadoma penetracja wtedy, kiedy kobieta, szczególnie jej joni, nie była na to gotowa. Nie było wystarczająco soków wytworzonych, ta penetracja była za wcześnie i spowodowała ból, spowodowała blokadę. Jeśli się to powtarzało, co w większości kobiet w życiu się powtarzało nagminnie, to w pewnym momencie zaczęło powodować blokady, powodować, które są odczuwane jako nadmierny ból, albo jako brak czucia całkowitego, taka obojętność w czuciu. Kobieta nie czuje bólu zupełnie, ale też nie czuje przyjemności. W obu przypadkach powoli kobieta traci jakby zainteresowanie seksualnością. Mówi zawsze, boli głowa, jeśli mężczyzna
wspomni coś o pójściu do łóżka i tak dalej. Tak więc jeśli pozwolimy kobiecie zadecydować o tym, kiedy ma nastąpić penetracja i damy jej długą grę wstępną, wtedy, kiedy jon będzie otwarta, ona poczuje się wyleczona, zaczyna odbudowywać zaufanie do seksualności, do penetracji, do mężczyzny, do uprawiania miłości, bo poczuła się uhonorowana, dano jej wystarczająco dużo czasu, nie wciśnięto w nią czegoś na siłę, a jakby przygotowano ją na to, by się otworzyła na to, żeby zaprosiła tego lingama do siebie, zamiast została zmuszona wepchnięciem. Tak więc to odbudowuje zaufanie. Jakby w naszym jestestwie, w naszym ciele tworzy się nowa ścieżka pomiędzy mózgiem i jonem, pomiędzy umysłem i ciałem, która mówi, że tak, seksualność może być przyjemna, nie musi być zawsze powiązana z bólem. Mężczyzna może być szanujący, nie musi być jakby nachalny, pchający i zmuszający swoją chęć, swoje pożądanie tu, w tym momencie, ale może być właśnie cierpliwy i dający. I im bardziej, za każdym razem, kiedy Joni to odczuwa, coraz bardziej te zaufanie się otwiera. Tak więc tylko dając wystarczająco dużo gry wstępnej dla kobiety, w pewnym momencie kobieta może sama cię zacząć pytać, hej, pójdziemy do łóżka i to jest miłe. To usłyszysz, nie? Jest dużo innych korzyści, ale to jest ta główna korzyść. I po tym, co usłyszeliście, chciałem zainspirować każdego mężczyznę, byście zawsze byli tymi healerami. Jak to? Uzdrowicielami, właśnie. Zawsze, żebyście byli uzdrowicielami, a nie tymi, co przynoszą tą traumę, tylko jakby, którzy leczą tą traumę. I też chciałbym zainspirować wszystkie kobiety, byście zadbały o siebie i żebyście zawsze zażądały wystarczająco gry wstępnej. Bo to też będzie się jakby w waszym jestestwie uzdrawiała zaufanie pomiędzy ciałem a waszym własnym umysłem. Okej. Okay. To jest ta jedna złota rada, którą polecam. Jeśli mężczyzna będzie ją... nie musi mieć żadnych super technicznych... zdolności. Dziękuję. Nie musi mieć żadnych technicznych zdolności, a także jeśli nawet będzie kontynuował w normalny sposób, w typowy seks, to prawdopodobnie jego przeżycie będzie też dużo bardziej bogate. Tak, też to stwarza możliwość, tak wiele osób marzy o tym orgazmie razem przeżytym. W tym momencie jesteście na tej samej fali, prawdopodobieństwo do przeżycia orgazmu tego szczytowego, nietantycznego, razem jest bardziej prawdopodobne. Jest to miłe przeżycie dla par, które jeszcze nie doświadczają tantycznego
orgazmu. Jednak no nie jest to tantryczny orgazm, ale wiem, że ludzie są zainteresowani, tak więc wam mówię. W tantrycznym uprawianiu miłości, po tym jak ona zadecyduje o penetracji, w trakcie penetracji znowu ekstaza, energia szybko wzrasta, lecz tym razem nie dopuszczamy do przekroczenia punktu bez powrotu i wytracenia energii, tylko przed punktem bez powrotu robimy tą metodę, nie wyrzucaj, skorzystaj. Tak więc ta metoda zawiera trzy części, które są bardzo połączone ze sobą i które odbywają się w tym samym momencie. Te części są to mięsień kegla, oddech i wizualizacja. Teraz opowiem wam bardziej w szczegółach. Mięsień kegla to jest mięsień, który najłatwiej rozpoznać w ten sposób i to będzie wasza praca domowa. Następnym razem, jak pójdziecie do toalety na siku, zmusicie się kilka razy, by zastopować, by zatamować przepływ siku. Rozpoznacie, które mięśnie wyrzucacie, które mięśnie jakby używacie, żeby tego dokonać. I jak już rozpoznacie dokładnie, zaczynamy ćwiczyć te mięśnie. To następna praca domowa. Ćwiczymy je poprzez zaciskanie i rozluźnianie, tak jak ja rozluźniam i zaciskam moją pięść w tym momencie. Jakby dwa zaciśnięcia na sekundę. Ja to robię w tej chwili, podczas gdy mówię do was, nie widzicie, że ja to robię, tak więc ja to mogę robić w każdej sytuacji. Ja to mogę robić, gdy sobie myję zęby. Ja to mogę robić, gdy oglądam film. Ja to mogę robić, gdy czytam książkę, gdy czekam na autobus, gdy robię sobie kanapkę, w każdych okolicznościach. Nie kosztuje mnie to nic, a daje mi to ogromne korzyści. Nie tylko na poziomie seksualnym, jak wam wytłumaczę tutaj w tej metodzie, ale też na poziomach energetycznych. Dlatego ten mięsień jest używany w jodze, w tai chi, w qigong, w tym samym celu, żeby nie dać energii uciec, ale by jakby ją wystrzelić do góry. Poprzez zaciśnięcie wystrzelujemy ją do góry. Trenowanie tego mięśnia ma wspaniałe korzyści zdrowotne, szczególnie w tych rejonach. W moich książkach, na moich stronach jest długa lista dla kobiet, dla mężczyzn, dla wszystkich na temat korzyści zdrowotnych, jakie trening mięśnia kegla daje. Duże korzyści, jeśli chodzi o wasze samopoczucie. Duże korzyści w tworzeniu relacji, kochaniu siebie samych, ale także w relacji w naszym związku, w kreowaniu harmonii. Duże korzyści w naszym mentalnym zdrowiu. Nie wyobrażam sobie treningu żadnych mięśni, które by miały aż takie korzyści, jak trenowanie mięśnia kegla. A jednocześnie jest to taki prosty trening.
Tak więc to będzie wasza praca domowa, żeby zacząć trening, jeśli chcecie wejść głębiej w tantrę i potraktować to bardziej poważnie i mieć poważne, wielkie, długoterminowe korzyści, to po prostu poważnie do tego podejście. Nie kosztuje was to, jak mówię, prawie nic. Dojście do mistrzostwa, każdy może tego osiągnąć, naprawdę każdy. Tak więc, jak z każdym treningiem, treningiem mięśni, zaczynasz powoli i powoli budujesz to. Z treningiem mięśni kegla naprawdę nie chcesz przedobrzyć, bo będzie to, cię to bolało 3 razy więcej niż z normalnymi mięśniami. Wszyscy pamiętamy prawdopodobnie, kiedy może wspięliśmy się na jakiś szczyt i później nas mięśnie bolały 2-3 dni i tak dalej. Z mięśniem kegla będzie bolało 3 razy mocniej i cię może zdemotywować do jakiejkolwiek większej praktyki. Tak więc jeśli w trakcie treningu poczujecie jakiekolwiek napięcie, jakikolwiek malutki ból, po prostu nie dodawajcie więcej, uściśnij, ale może odejmijcie parę i podejdźcie do tego trochę delikatnie. Tak więc proponuję, żebyście zaczęli 3 serie dziennie, 20 uścisków i każdego dnia dodawali 10 więcej. Dotąd aż będzie to 100 w trakcie serii. I 3 serie dziennie, czyli 300 w ciągu dnia. To jest mniej niż 5 minut. I tak kontynuujcie przez miesiąc. To jest następna złota rada, którą się z wami dzielę. Jestem tak pewny tego, że będziecie mieli bardzo duże korzyści, że praktycznie proponuję wam teraz, możecie się założyć ze mną o jakąkolwiek kwotę, że po miesiącu tego treningu będziecie bardzo wdzięczni za te informacje, nawet jeśli przegracie zakład o tą największą kwotę, jaką sobie wyobrazicie. Tak, ja jestem pewny tych korzyści. Nie musicie w to wierzyć, po prostu to sprawdźcie, tak? Mięśniem kegla wystrzelujemy energię do góry. Wdechem zasysamy tą energię do góry. Z naszym oddechem, tak jak z ruchem, jest też tak, że w ten sam sposób, w jaki możemy spowolnić nasz ból, nasz smutek, nasz strach, naszą złość, w ten sam sposób poprzez spowolnienie naszego oddechu możemy spowolnić naszą ekstazę. To daje nam dużą kontrolę. Jak jesteśmy początkującymi kierowcami, to jedziemy powoli. Wyobraźcie sobie, że oddech to tak jak pedał gazu w samochodzie. Jeśli jesteśmy dobrymi kierowcami, to możemy jechać na zakrętach i wciąż naciskać ten pedał gazu. Jesteśmy doświadczeni. Tak więc, szczególnie na początku, tantra jest bardzo kojarzona właśnie ze zwolnieniem oddechu, ze zwolnieniem naszych ruchów, po to, żebyśmy nauczyli się tej kontroli. Po to, żebyśmy nie zrobili wypadku na zakręcie. Z czasem jednak to nie jest prawda, że tantra jest ograniczona tylko do tych właśnie powolnych energii i do powolnej muzyki. Jak słyszycie w tych piosenkach, które ja gram, to nie jest tylko ten taki spowolny rytm. Ale tam się zdarzają też i mocniejsze rytmy, czasami różne energie. I tantra, jeśli jesteśmy już doświadczeni, też wchodzi w bardzo dziką energię czasami. Tantra pozwala na wszystko.
Ale tak, na początku jest dobrze wiedzieć, że możemy zwolnić tą energię poprzez zwolnienie naszego oddechu. Zauważmy, że im bliżej zbliżamy się do punktu bez powrotu, tym bardziej nasz oddech staje się płytki i szybki i także nasze ruchy stają się płytkie i szybkie. Jeśli już jesteśmy blisko wytrysku, to zaczynamy coraz bardziej. Wiedzmy, że poprzez zwolnienie możemy mieć bardziej kontrolę. Dzięki temu, że zwolnimy nasz wdech, ten wdech staje się głębszy i rozprzestrzenia energię, ekstazę bardziej po całym ciele. Tlen wraz z krwią dostaje się głębiej, jest rozprzestrzeniany. Ta energia nie akumuluje się tylko tutaj w naszych genitaliach, ale jest rozprowadzona po całym ciele. Dzięki temu ten wytrysk się jakby, moment tego wytrysku się oddala, a dzięki temu też rozprowadzamy tą ekstazę w całym ciele i nasza tendencja do odczucia ekstazy w innych częściach jest większa i dzięki temu też możemy nawet doświadczyć tak zwany orgazm całego ciała, na przykład. To tyle na temat oddechu. Jeszcze chciałbym Wam podzielić się jedną taką krótką radą, która trochę odbiega od tej całej metody, ale która też Wam pomoże. Wykorzystywana jest w wielu naukach, nie tylko w tantrze. Obserwujcie swój oddech tak często, jak pamiętacie o tym. Ta złota rada też Was wprowadzi w bardzo wysokie poziomy Waszego umysłu, nauczy Was koncentracji, bycia tu i teraz, co jest bardzo ważne w tantrze. Okej. Następną częścią tej metody to jest wizualizacja. Energia podąża za naszą uwagą. Dlatego my wizualizujemy, dlatego sobie wyobrażamy. Możecie sobie wyobrazić tą energię jakkolwiek chcecie. Czy to jest zielona, świetlista kula, czy to jest jakiś kolorowy płomień, czy to jest jakiś kolorowy płyn płynący przez Wasz kręgosłup, czy to jest jakiś może dym, jak tylko chcecie, cokolwiek do Was przemawia. I teraz Wam powiem dokładnie, jak ta metoda się odbywa. Wszystkie trzy razy. W momencie, kiedy zaciskasz mięsień PC, mięsień Kegla, wyobrażasz sobie, że energia płynie do góry od genitaliów do poprzez kręgosłup do poziomu Twojego serca, to wszystko na wdechu i na wydechu rozluźniasz mięsień Kegla i wyobrażasz sobie, że energia wraca, poprzedzie ciała z powrotem do genitaliów. Na wdechu zaciskasz mięsień Kegla, wyobrażasz sobie, energia idzie do serca, na wydechu rozluźniasz mięsień, wyobrażasz sobie, energia idzie z powrotem do genitaliów. Na wdechu zaciskasz mięsień Kegla, energia idzie po tyle kręgosłupa do poziomu serca. Na wydechu rozluźniasz mięsień Kegla, energia spływa z powrotem do genitaliów. Po 5, może 6, może 7, może 8
okrążeniach tej energii, te za dużo energii, które się akumulowało tutaj i było gotowe, żeby wybuchnąć i być utracone, zostało przeniesione do serca. Czyli jesteśmy bardziej kochający siebie, jesteśmy bardziej połączeni z sobą, a jednocześnie, co najważniejsze, jesteśmy daleko od punktu bez powrotu, czyli możemy dalej kontynuować penetrację. I znowu, przed przekroczeniem punktu powrotu, zanim zaczniemy czuć ten punkt bez powrotu, znowu zaczynamy tą metodę, znowu robimy te okrążenia i dzięki temu możemy kontynuować. Możecie tu zauważyć, że po drugim zatrzymaniu, albo czasami po trzecim, nasza ekstaza, nasze podniecenie jest dużo wyższe niż w typowym seksie. Czas sobie płynie. Transformujemy praktycznie minuty w godziny. Dzięki temu szczególnie kobiety są bardzo szczęśliwe, a mężczyźni też. No i to my jesteśmy tymi, którzy decydują o tym, kiedy to ma się skończyć. Mhm. Tak więc to jest ten fizyczny aspekt. Czy macie jakieś takie pilne pytania na ten temat? Jak ja mam? Jak się powstrzymujemy od tej ejakulacji, to jak długo jest to zdrowe w tygodniach? Bo ja na przykład jak mam tak kilku tygodni, to mi to wylatuje samo pracy i to mnie też irytuje, bo się pozbawiam, miałem fajnego orgazmu, a mam okropne majki i ogólnie mocno bezwiednie. I też co zrobić, bo to w pewnym momencie takie przeładowanie jest tą energią. Nie wiadomo co ze sobą zrobić po prostu i jak to w ten sposób działa. Okej. Może odpowiem Ci na koniec? No, okay. Dobra. Dziękuję. Jakieś takie pilne pytania, jeśli czegoś nie rozumiecie? Niuanse się wgłębimy później, okej? Biorąc wdech, zaciskam. Biorąc wdech, zaciskasz i jakby wyobrażasz sobie tą energię, idzie do góry, na wydechu rozluźniasz i wyobrażasz sobie tą energię idącą w dół. A jeszcze ja mam do tej energii jak idzie, bo ja się uczyłem w ten sposób, że ją ciągnę do głowy, nie do serca i z wydechem dotykam językiem podniebienia i wpuszczę ją, wracam z powrotem, tylko jeszcze z intencją ją rozkładam po ciele w sumie, nie? Tak, zgadzam się, to jest bardzo dobra metoda, jeśli jesteś do niej przyzwyczajony i pasuje Ci bardziej, korzystaj z niej. To tylko poznałem, tak. Nie wiem czy mi pasuje. Możesz spróbować tej. Ja uczę, żeby to do serca, bo jakby miłości to jest tego, co potrzebujemy najbardziej, ale później, jeśli już tak emanujemy miłością i kochamy wszystko dookoła i wszystkich dookoła i to się wręcz przelewa o nas, możemy to przenosić właśnie do bardziej świadomości. Do serca, nie ciągniemy jej do głowy. Do serca wystarczy i potem wracamy z serca do nabu. Tak, to nie jest próbuj, ty nie wiesz. Zobacz, jak to dla ciebie będzie służyło. Po prostu czasami możesz tak, czasami inaczej. To w jednym czasie robi mężczyzna i kobieta, tak? Ogólnie tak i nie. Bo czasami jeśli kobieta na przykład albo mężczyzna jest gdzieś w jej ekstazie tutaj, a mężczyzna jest tutaj, tak więc jeśli ona to zrobi, to może jakby zejść za nisko. Nie jest to problem, ale
jakby u mnie dogodnieniec, nie? Tak więc kobieta nie musi tego robić, albo mężczyzna nie musi tego robić, jeśli jej, ich poziom jest wciąż taki nie pilny, żeby to robić. Tak więc, no, szczególnie kobieta, co nie? Ona nie chce wytracać tej energii seksualnej, bo tak jak mówię, co nie? To się wiąże z nawilżaniem i jakby tą gotowością. I to jest dobrze, że jak kobieta utrzymuje tą całą gotowość, jak wytraci ją za bardzo, to po prostu znowu zaczyna się nieprzyjemna frykcja i jakby nie chcemy do tego doprowadzić, nie? Okej? Ja mam jeszcze takie pytanie, czyli jeżeli mężczyzna czuje, że powoli dochodzi, to wtedy przerywa się praktykę, czyli penetrację i jest miejsce na te oddechy, tak? Mhm. I w tym czasie w ogóle kontakt, jakby co się wtedy dzieje? Mhm. Ja jako kobieta obserwuję, jeżeli czuję, że no nie mam aż tyle tej energii seksualnej, żeby ją transformować, to po prostu obserwuję, jak długo trwa ten, ta przerwa. Mhm. Czy to jest przerwa tylko na oddechy i zaraz wracamy do penetracji? Czy to jest jakaś dłuższa przerwa na przytulanie? Mhm. Jak to wygląda? Nie, to jest ogólnie to trwa krócej niż minutę, czy coś takiego. Ogólnie czasami, szczególnie na początku, mężczyzna musi wyjść z penetracji, bo szczególnie jeśli kobieta owuluje, to jej energia, nawet jeśli nie robicie żadnego ruchu, będzie chciała, to jest natura, ona będzie chciała jakby wyssać te soki, dokonać prokreacji. Energetycznie ta stymulacja będzie trwała. Czyli dlatego też dlatego, że bycie w joni dla mężczyzny też może być bardzo podniecające wciąż, dlatego często jest dobrze, szczególnie na początku, może wyjść. Zobaczycie to sobie. Na pewno nie staniecie się mistrzami w jedną noc. To będzie próbowanie i jakby znalezienie drogi, co nie? A jeżeli widzisz, że kobieta dochodzi, brakuje ci tych trzech ruchów, a jesteś na tym punkcie zero i wiesz, że jak zrobisz te trzy, to też dojdziesz, a jeżeli się zatrzymasz, no to pozbawisz kobietę orgazmu. To co wtedy? To znaczy, jakby pozbawienie jej, to co powiedziałem, co nie? Na początku. Pozbawienie jej orgazmu łechtaczkowego to jest właśnie cel tantry. Ona też traci energię podczas orgazmu łechtaczkowego i to utracenie energii ją zamyka na doświadczanie innych tantrycznych orgazmów. Tak więc jakkolwiek, żeby wam dać to do zrozumienia, 20% kobiecej populacji, czyli jedna z każdych pięciu kobiet ma problem z doświadczaniem jakiegokolwiek orgazmu. Prawie nigdy albo nigdy nie doświadczyła orgazmu łechtaczkowego. Jeśli jesteś jedną z tych kobiet, co jest prawdopodobne, to polecam nauczenie się doświadczania tego łechtaczkowego orgazmu. Poprzez masowanie siebie, czy poprzez nauczenie mężczyzny, by cię masował, by ci dał ten orgazm. Chcę, byś doświadczyła tego orgazmu kilka razy, nauczyła się, jak go łatwo doświadczać i jakby mieć to doświadczenie za sobą,
Jednak na dłuższą metę chciałbym Cię zachęcić właśnie, żebyście nie zostawali w tym przedszkolu ekstatycznym. Jeśli wszyscy, chcę Was wszystkich zaprosić do tego uniwersytetu orgazmów, a nie zostawać w przedszkolu, jak większość ludzi zostaje. Macie tą potencjał, teraz Wam daję wiedzę co i jak, tak więc zapraszam. Czyli przy penetracji jest też łyktaczkowy orgazm? Tak, tak. Łyktaczki. Tak, tak, to znaczy, tak, ten pierwszy orgazm, który kobieta dostaje, zwykle, ogólnie, łechtaczkowy orgazm można łatwo rozpoznać poprzez to, że kobieta traci energię. Jeśli kobieta traci energię w zainteresowaniu w kontynuacji, jakby, jeśli to ją nie inspiruje, żeby kontynuować, a raczej w dół, to znaczy, że to był orgazm łechtaczkowy. A jeżeli po stymulacji łechtaczki i po orgazmie kobieta nadal ma ochotę uprawiać miłość i kontynuować, to znaczy, że to nie był orgazm łechtaczkowy? Tak, prawdopodobnie tak, co nie? Mimo, że jakby, czyli nazwa niekoniecznie odnosi się do miejsca, z której jest stymulowane. Tak? Nie, ogólnie, zrozumcie mnie jasno, co nie? To nie jest tak, że stymulowanie łechtaczki nie jest obecne w tantrze. Nie, jak najbardziej. Tak jak penetracja, to jakby łechtaczkowy orgazm to jest to, co mężczyzna doświadcza, to jest najbardziej zbliżona stymulacja, to co mężczyzna doświadcza w jego uprawianiu miłości. I dopóki nie wytracisz tej energii, to jest wszystko piękne, to jest wszystko dobre. I to nam służy. Ta stymulacja jest jakby najlepszym sposobem, najszybszym sposobem, najbardziej efektywnym często ze sposobów na wytworzenie naszej energii seksualnej, którą potrzebujemy, żeby doznać tych wyższych ekstaz, żeby aktywować te inne punkty orgazmiczne w mężczyźnie i w kobiecie. Tak więc tak. Okej. Okay. Ja cieszę się, że zasypujecie mnie pytaniami, ale znowu chciałbym powrócić do... Ten wykład będzie jeszcze trochę trwał. Zakończę tą esencję i otworzymy dyskusję. Pulę pytań, ok? I wtedy chcę Wam odpowiedzieć na wszystkie pytania, które są z tym związane, ok? Ok. Tak więc... w jaki sposób ta metoda wpływa na moją duchowość? Tak więc jeden aspekt duchowości to jest uwolnienie się od naszych przywiązań. Naszych przywiązań do, powiedzmy, pieniędzy, naszych przywiązań do materialnych rzeczy, naszych przywiązań do bycia w jednym miejscu i jakby się przyklejania do tego. I jednym z takich przywiązań i naszych podążań, pożądań jest pożądanie do seksu. I jakby ta miłość tantryczna nas uwalnia z tego przywiązania. W typowym seksie zawsze jesteśmy ucinani w momencie najlepszego momentu przyjemności bez naszej jakiejkolwiek kontroli. Większość ludzi, jeśli się ich zapytamy, chciałoby, żeby ten orgazm był trochę wyższy. Był nawet te parę sekund dłuższy. Oni by dali wszystko, żeby to poczuć. Dłużej, troszeczkę wyżej. I dlatego szczególnie mężczyźni gonią za tym zającem, którego nie da się złapać.
w momencie, kiedy każdy może rozpoznać w swoim życiu, że ten zając jest tak blisko. Tak więc jesteśmy w nieustannej pogoni za poszukiwaniem coraz bardziej hardcore doświadczeń, coraz bardziej kinky things, spróbować to, spróbować tamto, spróbować na tym. I jakby ta pogoń nigdy nie daje satysfakcji, bo im większe doświadczenie my mamy, tym większe jest przywiązanie, bo zawsze, w każdym momencie zostaliśmy ucięci w najlepszym momencie bez naszej jakiejkolwiek kontroli. To tak jakby ktoś ci dał posmakować coś super i postawił to za szybko. Wyobraźmy sobie sytuację, zawsze nawiązuję do tej sytuacji. Mam najlepszą czekoladę, szamańską, wegańską, moich przyjaciół z prawdziwych Indian i tak dalej, co nie? I jest, smakuje jak nic, co do tej pory jedliśmy. I mam kawałek tej czekolady, wszyscy się poczęstowaliśmy, rozmawiamy. No i ten ostatni, może ostatnie dwa kawałki leżą na środku pomiędzy nami. I ta czekolada była tak dobra, że się zastanawiamy, mamy dylemat. Czy to będzie zbyt nie savoir faire, nie miłe, jak weźmiemy ten ostatni kawałek? Czy nie zachowamy się po chamsku, jak weźmiemy ten ostatni kawałek? I tak ten dylemat, nie możemy się już skupić coraz bardziej na lekturze, na wykładzie, bo cały czas ten dylemat w naszej głowie. Jesteśmy jakby obsesyjnie na tym pożądaniu. Ta czekolada była taka dobra, może warto jednak. A wyobraźmy sobie inny scenariusz. Ta sama czekolada, ta sama dobra czekolada. Wyobraźcie sobie, że dostałem całe pudło tej czekolady, bo moja mama wie, jak bardzo kocham tą czekoladę i na urodziny mi przysyła paczkę. I ja patrzę na tą paczkę, ponieważ to jest surowa, bez żadnych konserwatów, tak więc patrzę na datę, no tak, niedługo się zepsuje, szkoda, co nie? No, a kocham się dzielić, tak więc daję wam wszystkim po trzy tabliczki. Wszyscy mają trzy czekolady i rozmawiamy, jemy, delektujemy się. I po zjedzeniu, może pół czekolady, może trochę więcej, może trochę mniej, jesteśmy nasyceni. Jesteśmy, czujemy już, ok, wystarczy. Co się dzieje z następnym tu dwoma i pół tabliczkami? Zostawiamy je często gdzieś u siebie w pokoju, na półce i czasami zapominamy, może nawet na tydzień czasu o tej czekoladzie. To jest ta wolność, którą nam tantra daje, ta obfitość. Jeśli jest coś w obfitości, to nie reagujemy, jakby tego brakowało. Nie pożądamy tego. Jeśli coś jest dużo, jeśli otrzymujemy tego wystarczająco i jesteśmy tym nasyceniem, nasyceni, nie musimy tego pożądać, bo to zawsze jest. Tak właśnie tantra, dzięki temu tantycznemu uprawianiu miłości, to my decydujemy, kiedy uprawianie miłości ma się skończyć. I to często jest tak naprawdę, że zauważamy, że nagle ptaki śpiewają
I no, jednak wciąż potrzebujemy snu i trzeba te parę godzin się wyspać przed pójściem do pracy. Albo po prostu jedno z nas w pewnym momencie stwierdza, że kochanie, to już jest naprawdę, jestem tak zadowolona, że już więcej to nie mogę. Tak jak w słoiku czekolady, wystarczy. Tak więc i wtedy ta druga osoba zawsze jest, oczywiście, ja też jestem zadowolony. Nie ma tego pchania, o może jeszcze raz, no chodź jeszcze raz zrobimy, no chodź. Nie ma tego nachalnego takiego, wynikającego z naszego niedosycenia. Czyli to wolność od pożądań, to co daje nam tantra. I dzięki temu jakby uprawianie miłości staje się wyborem. Jesteśmy zawsze nasyceni. To nie jest tak, że ja muszę uprawiać seks. Ja tak jak powiedziałem, wcześniej byłem uzależniony od seksu i praktycznie musiałem to robić. I jakby wiem, jak to jest. Teraz jakby porównuję to do tego, na przykład niektórzy z was może uprawiają jogę albo coś innego i jakby podejście nas do tych różnych rzeczy jest takie, że okej, joga jest dobra dla mnie, jak to zrobię, wiem, że będę miał z tego korzyści, bardziej się skupię, moje ciało się dobrze będzie czuło po tym. I tak ja podchodzę do uprawiania miłości. Ja wiem, że będę się dobrze czuł, że tak naprawdę nic innego nie da mi tyle energii, jak uprawianie miłości, że nic innego nie wniesie harmonii do naszego związku. Jakby nie jestem w stanie ofiarować nic bardziej pięknego swojej kobiecie niż ten piękny dar miłości. Ja to robię z wyboru. Ja wiem, że te 2-3 godziny dziennie to napełniają moje życie pasją, napełniają nasze życie miłością i harmonią, że tak naprawdę nie ma nic lepszego, bardziej efektywnego do zrobienia niż właśnie to. Co nie? No, ja tak to widzę. Aha. Tak więc to jest jakby wybór. To nie jest jakby, że ja muszę. Okej. To jest jeden aspekt, że właśnie uwalnia nas od tego pożądania, od tego uzależnienia od seksu. Teraz drugi aspekt chciałbym się podzielić, który jest też duchowy. To jest dzięki temu tantrycznemu uprawianiu miłości możemy doświadczać wielu różnych innych wyższych orgazmów. Możemy aktywować punkty w naszym ciele, które dają nam wyższe tantryczne orgazmy. Kobieta może doświadczyć co najmniej 11 różnych typów orgazmów. Serio? Mężczyzna może doświadczyć co najmniej 8 tantrycznych orgazmów. Tylko orgazmy szczytowe, czyli orgazm wytryskowy i orgazm łechtaczkowy, są orgazmami, które są tak zwanymi orgazmami eksplodują. Tylko orgazmy szczytowe są orgazmami, które są orgazmami eksplodującymi, przez które tracimy energię. Wszystkie inne orgazmy są to tak naturalnie po każdym wzmacniamy energię. Coraz więcej w nas energii.
I to tak naturalnie się działo. Te, z tymi innymi wyższymi orgazmami nie musimy uważać na punkt bez powrotu, bo tam nie ma punktu bez powrotu. To są takie fale i one naturalnie sobie płyną. I one płyną coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Ale żeby jakby do nich dotrzeć, żeby je aktywować, to musimy się nauczyć właśnie unikać tej utraty energii. Dzięki jednym z orgazmów, które możemy doświadczyć, i to jest tak jakby jedna z najlepszych, jeden z najlepszych momentów w moim życiu, najbardziej mocne doświadczenie, które mnie jakby ukierunkowało w mojej duchowości bardzo, to jest orgazm kosmiczny, orgazm uniwersalny, czy nie, sorry, orgazm wszechświata. Orgazm wszechświata, orgazm kosmiczny. To jest jakby orgazm, w którym czuję się całością. Nie czuję jakby, że jest jakieś rozgraniczenie w moim ciele. Czuję dosłownie każdą komórkę swojego ciała. Jestem całością. Czuję swoją duszę, czuję swoje serce, czuję, że jestem jednością. To jest piękne uczucie, tak poczuć się tą całością. Ale to idzie nawet bardziej. Ta święta unia, święty związek, który w tantrze jest nazwany Maituną, Maituna, że czujesz swoją partnerkę i ona cię czuje, jakbyście byli jednością, jakby wasze ciało, wasze jestestwo było jednością. Czyli jak ja ją głaszczę, to nie czuję tylko, że ja ją głaszczę, ale czuję też, jak ona czuje bycie głaskami. Ja czuję nie tylko moją miłość do niej, ale czuję jej miłość do mnie. To, co ona czuje, wszystko to, co ona czuje, ja czuję i ona czuje wszystko to, co ja czuję. Jakby jesteśmy jednym połączonym, zjednoczonym w miłości organizmem. To uczucie jedności jest bardzo, bardzo mocne w związku. Daje jakby dużą świadomość na przyszłość. Jakby jeśli to poczujemy, to wiemy, że nie chcemy krzywdzić tej naszej osoby, którą kochamy. Chcemy, żeby ona było jej dobrze, bo wiemy, że tak naprawdę jesteśmy jednością, szczególnie w tej miłości. Ten orgazm kosmiczny idzie coraz dalej, doświadczenie jego. Ten piękny slogan, ten piękna nauka, którą wiele religii, wiele nauczeń szerzy jako wierzenie, że wszyscy jesteśmy jednością. We are all one. Tantra daje ci jako doświadczenie. W tym właśnie kosmicznym orgazmie możemy doświadczyć, że tego stanu, który jest nazwany nirwana, albo satori, albo samadhi w różnych naukach. Ten stan, gdzie nie ma jakby podzielenia, że wszystko jest jednością. My jesteśmy wszechświatem, a wszechświat jest
częścią nas i my jesteśmy częścią wszechświata. Nie ma już tej dualizacji. Ten stan jedności, że możemy czuć, jak Matka Ziemia oddycha wraz z nami. Możemy czuć, jak rośliny rosną i to jest nasze ciało jakby. To doświadczenie daje nam wielką moc w naszej duchowej ścieżce. Jeśli wierzymy w coś, to robimy to z intencji. Ale jeśli coś wiemy, to robimy to, bo wiemy, że tak jest dobrze. Bo nie byłoby logicznie, by robić coś naprzeciw. Ja zauważyłem, że jakoś w życiu naszym, ludzkim, jakiś anestetyk został nam wstrzyknięty poprzez, nie wiem, uwarunkowania i tak dalej, że tak jak anestetyk, jakbym sobie wstrzyknął sobie w rękę, to mógłbym sobie ją poharatać i nie czuć tego. Nie odczuwać tego jako moje własne ciało. To jest właśnie anestetyk, jakby, który my tu dostaliśmy, że ja mogę ciebie skrzywdzić i jakby nie czuć tego. I właśnie to poczucie jedności daje nam tą świadomość, że to jest właśnie tylko ten anestetyk. Że tak naprawdę to my jesteśmy wszyscy jednością. I po doświadczeniu tego byłoby bardzo głupio, żebym ja cię chciał skrzywdzić. Ja chciałbym wszystkich uszczęśliwić, bo wasze szczęście jest moim szczęściem. Dlatego też wybrałem uczenie tantry jako uszczęśliwanie siebie. Co nie? Jeśli wy się cieszycie, jeśli wasze życie wzrasta, jeśli wasza para, związek staje się bardziej szczęśliwszy, świadomy, to wszystko krąży. To wszystko krąży. I ta świadomość, że naprawdę tak jest, daje mi tą moc, że ja nie chcę inaczej, że po prostu nie chcę marnować swoje życie, ale chcę jakby, żeby wszystkim, a jednocześnie mi było dobrze. Tak więc to mi daje właśnie ten orgazm kosmiczny, ten orgazm wszechświata, to jest jakby, jeśli jesteś w stanie go doświadczyć raz, to jest błogosławieństwo na resztę życia. Ja nie jestem w stanie powtarzać go sobie, kiedy chcę. Wiem tylko tyle, że opanowanie tej metody, uzależnienie się, uwolnienie się od pożądania do orgazmów szczytowych i miłość z pasją dwojga ludzi może wykreować właśnie glebę na odczucie tego orgazmu. Jeśli się przydarzy to drugi raz, może trzeci raz w twoim życiu, to jest jakby ekstra bonus. Ale ten pierwszy raz to już daje, otwiera ci świadomość. I ta świadomość to jest bardzo duchowe wydarzenie, które cię po prostu ukierunkowuje pięknie na całe twoje życie. Jakkolwiek nie mogę wam dać wskazówek więcej wskazówek, żeby doświadczyć następnego dnia ten orgazm. Życzę wam, żebyście mogli tego doświadczyć. Jednak jest doświadczenie, które uważam, że jest dużo piękniejsze i dużo lepsze niż
nawet ten kosmiczny orgazm, i które mam szczęście doświadczać prawie każdego dnia, i które mogę się z Wami podzielić i mogę Wam dać wskazówki, jak go doświadczać też prawie każdego dnia. Zobaczenie miłości, wdzięczności, ekstazy, spełnienia w oczach mojej ukochanej, najczęściej po uprawianiu miłości, i wiedza o tym, że to ja jakby się przyczyniłem do tego poczucia, to jest najpiękniejsze niebo na ziemi, jakie mogę w stanie doświadczać. Nie ma lepszych doświadczeń niż ten moment. Wszystkie najlepsze orgazmy, które sobie bardzo cenię i które sobie, no, cieszę się, że są, że się doświadczam, nie dorównują temu momentowi, które właśnie po uprawianiu miłości za każdym razem, prawie codziennie mogę doświadczać. I które tak naprawdę wypełnia moje życie, że ma to sens, że to jest, że życie jest piękne. To jest najlepsze niebo na ziemi dla mnie. Tak dla kontrastu, tylko dla kontrastu i też żeby uświadomić Was o tym duchowości tantry, najgorszym piekłem tu na ziemi, jednym z najgorszych piekieł tu na ziemi jest zobaczenie w oczach mojej ukochanej bólu. Rozczarowaniu, poczuciu smutku i wiedzy, że ja wpłynąłem na to, nie ma gorszej rzeczy dla mnie. To jest jakby najgorsza lekcja, którą doświadczyłem w życiu, najtrudniejsza. Nawet najgorszym wrogom nie życzę, by to przeżywali. Chciałbym, żeby wszyscy uczyli się na moich błędach niż na swoich. I nigdy nie powtórzę tego błędu, bo no, nie jest to miłe także dla mnie. Nauczyłem się z tego dużo. W ten sposób chciałem pokazać Wam ten kontrast. Jeśli kochamy kogoś, im bardziej kogoś kochamy, to im bardziej połączeni jesteśmy w sobie, tym bardziej ten ból innej osoby albo tą miłość innej osoby możemy doświadczyć jako własną. I to może nam właśnie kierować nasze życie, że my chcemy, szczególnie dla tych im bardziej ukochanych, naszych partnerów, zatroszczyć się o nich, żeby oni się czuli dobrze, żeby nie cierpieli, żebyśmy szczególnie my nie powodowali tego cierpienia i żebyśmy powodowali ich szczęście raczej, budowali ich szczęście i jakby ich szczęście jest naszym szczęściem. To połączenie w nas, to, że my nie utracamy energii, to, że my nakarmiamy za każdym razem, kiedy decydujemy się, żeby nie stracić tej energii, a nakarmić nasze serce, nakarmiamy nasze serce połączenia w nas, połączenia z drugą osobą, połączenia z naszą rodziną, połączenia z przyjaciółmi. To sprawia, że coraz bardziej wybieramy, bo czujemy innych. I w środowiskach duchowych, szczególnie tantrycznych, bo tantra jakby się skupia na połączeniu, na miłości.
to, że wybieramy dla innych z wyborem dla siebie, to, że czujemy się lepiej, gdy wybieramy bardziej zdrowe, nie tylko dla siebie wybory, ale też dla innych, sprawia, że w środowiskach duchowych, szczególnie tych tantrycznych, ludzie jakby naturalnie zaczynają dokonywać świadomych wyborów. Często stają się bardziej wegetarianami, nawet weganami. Często zaczynają bardziej żyć świadomie o tym, by szanować Matkę Ziemię. Często coraz bardziej myślą, jakby tu stworzyć życie bardziej w komunii, kiedy możemy się bardziej połączyć i być dla siebie, wspomagać się. Często uświadamiamy sobie, że ten najmniejszy dystans pomiędzy dwoma ludźmi to jest uśmiech. I możemy go bardzo, poprzez uśmiech możemy wytworzyć uśmiech u kogoś innego i możemy krążyć tę energię. Uświadamiamy sobie, że gdy pomożemy jakiejś staruszce albo może ofiarze wojny, to nie tylko uczynimy tą drugą osobę szczęśliwą, ale też uczynimy nasze życie bardziej szczęśliwe, bardziej pełne. I to tak sobie krąży, co nie? Tak więc ten aspekt, że jakby czujemy, odczuwamy i robimy te wybory, bo czujemy się razem, bo odczuwamy inne osoby, bo chcemy, żeby inne osoby były szczęśliwe, a nie koniecznie smutne, nie? To ten aspekt właśnie, to jest właśnie ta duchowość tantry, którą ja sobie bardzo cenię. Tak więc tak ta metoda wykorzystaj, nie wyrzucaj, wpływa na duchowość, która w moim życiu no naprawdę jest jedną z najbardziej duchowych praktyk, które ja doświadczyłem i jakby ludzie, kiedy się pytają mnie, jaka jest twoja codzienna duchowa praktyka, to tak, uprawianie miłości właśnie tantrycznej, to jest dla mnie higiena duchowa. Jeśli moja partnerka nie jest przy mnie, to jestem w stanie zadbać o siebie sam poprzez miłość do samego siebie, self-love, self-pleasuring. To nie jest masturbacja. Masturbacja była dużo wcześniej, kiedy traciłem energię, a jakby ten self-pleasuring ritual to jest miłość do samego siebie praktycznie. Bo nie wytracam energii, ale jakby nakarmiam energią wszystkie inne czakry. Okej. Pytania? Ja mam refleksję. Dziękuję. Mogę? Tak, oczywiście. Tak. Czyli, że to może komuś pomóc. Czyli jeżeli my się zatrzymujemy na tym pierwszym organizmie, takim typowo właśnie pochodzącym z emocji, z hormonów, z tego rozmnażania się, to może pomóc po prostu umówienie się, że może tu bez penetracji teraz będziemy robić, nie? Że może wejdziemy sobie na te inne poziomy, ale możemy się żyć dzisiaj bez penetracji. Ja jakby z doświadczenia wiem, że tak, że to może nas znieść później na inne poziomy, nie? Tego doświadczenia orgazmów. Tak, do tego na przykład masaż, który jest tantryczny, to jest właśnie doświadczanie.